Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedrun 2.0. Gramy na 10 minut, komentujemy. W tym momencie jest ranking 606 i lecimy. E4, E5 sobie zagrajmy. Będę tutaj komentował te posunięcia. Zobaczymy, jakie błędy będą robić osoby początkujące. Już się właśnie zaśmiałem, bo ruch F3 to jest fatalne posunięcie. No tak grać nie wolno, absolutnie już prędzej D3 bym zrozumiał. F3 jest beznadziejne. Zagramy sobie od razu D5, żeby poderwać to centrum. Po wybiciu na D5 zagram skoczkiem specjalnie, żeby przeciwnika sprowokować do obrony. Potem C6, żeby rozwinąć szybciej figury. F3 to już w ogóle jest duże osłabienie, a po ewentualnym jakimś takim pustym ruchu typu pionek, na przykład na A3, to jest po prostu bicie i tam wchodzę hetmanem. No właśnie, zobaczcie, zbijam na E4. No możliwe, że tutaj przeciwnik zbije, a jednak nie, daliśmy mu szansę na pomyłkę. No i hetman H4. Tutaj w tej sytuacji wyjście hetmanem jest zasadne i dobre, dlatego że od razu atakuje. No właśnie, no właśnie, tak to się dzieje. Mamy szacha i tutaj wieża leci. Pułapki, pułapki, pułapki. Więc tutaj sprzątamy hetmanem wszystko, co się da. No cóż, te F3 już zaważyło. Teraz zobaczę, czy tu hetman grozi czymś. Chyba nie. Dobra, goniec H3. Grozimy prostym zabiciem tutaj gońca na F1. Więc sytuacja robi się... O, zobaczcie, sprytnie. Tutaj przeciwnik grozi matem. No, mamy na szczęście bicie na F1. Póki co. Chociaż można było też zagrać skoczkiem. Nie, no ale bijemy, no dają figury za darmo, to wybijamy oczywiście. No i skoczek na C6 z opcją wzięcia pionka. No dobra, tutaj jeszcze skoczek. A, już się poddał, zobaczcie, jednak się poddał. No dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić ranking 700 w tym odcinku. Zagrajmy sobie D4. Jeszcze w speedrunie 2.0 D4 nie graliśmy. Jest posunięcie B6. Skoczek na C3, będziemy zajmować centrum F3, dlatego żeby zagrać E4. Teraz F3 już ma sens w tych strukturach zdecydowanie. To pomaga właśnie zagrać posunięcie E4. Zobaczcie, ten ruch jest zdecydowanie broniony. To jest zupełnie co innego. I teraz przeciwnik proponuje mi wymianę i znowu mogę wymienić hetmany. Tylko tego nie chcę zrobić. Ja wolę tutaj zamknąć centrum, trzymać to centrum przede wszystkim, no i goniec na E3. Wymiana oczywiście pionkiem z C, aby goniec miał powietrze, żeby wieża miała wolną linię. Zdecydowanie pionkiem z C. Można sobie właśnie też to próbować uzmysłowić, którym pionkiem chcę zbić, jeżeli widzę, że figury mogą się fajnie wyprowadzić dzięki odpowiedniej wymianie pionków w centrum. W tym wypadku akurat, no tutaj jest wiele elementów szachowych właśnie, które warto sobie dopieszczać, dopracowywać. No i teraz moim planem będzie na pewno wyprowadzenie tych dwóch figur, zrobienie roszady. Ewentualnie mogę wcześniej spróbować coś przeciwnika tutaj ugryźć. O, zobaczcie, przeciwnik sam się odsłania. No daje mi pionkę za darmo. No to grzechem jest nie skorzystać. Pionka bierzemy za darmochę. Nie wiem, co miało to na celu. No po prostu pewnie nie uwaga, no podstawienie. Tak to na tym poziomie jest. Ale już niedługo myślę, że poziom o mniej więcej 1000 jak się pojawi. Dobra, zagramy wieża C1, żeby próbować grać skoczkiem tu i od razu przeciwnika tam jakoś pomęczyć po tej linii. O, nawet jeszcze pomógł, zobaczcie, skoczek bije. Przy okazji widzieliśmy pionki. No widzimy, takie ruchy pionkami B i G często są, no często są. Tutaj i to nie jest oczywiście dobry układ. Skoczek C7 z szachem. Król pewnie odejdzie. W ogóle jak król o, poddał partię. Wiecie co, z jednej strony to dobrze, bo nie ma co się tutaj też męczyć. Doszliśmy do poziomu, gdzie właśnie przeciwnik, zagramy może D5, gdzie przeciwnik traci już materiał i poddał partię. O, skoczek C3, bardzo ciekawy ruch. Tutaj możemy zagrać D4, to jest też ruch, który jest teoretyczny. Ciekawe, czy gość go zna. No i tutaj oczywiście gramy E5. Znaczy, chodzi mi o to, ciekawe, czy przeciwnik to zagrał świadomie, czy też po prostu mu tak wyszło. Zagramy od razu skoczkiem. Nie będę grał C5, chociaż można by było. Bardziej mnie interesuje taki ruch. Przepchanie na pewno nie jest ok. Chociaż w tym wypadku skoczek by odszedł, go nie by atakował. Musimy się bardzo tym pionkiem zająć. Hetman tutaj wiąże skoczka, ale tu się wszystko broni. No więc zagrywamy sobie skoczkiem drugim. Trzymamy to wszystko i założę się, że szybko zbije. Może nie zauważył dokładnie, bo myślał, że skoczkiem nie mogę bić, a mogę bić przecież hetmanem. Panie kolego, prosta taktyka. No cóż,
To wykorzystaliśmy. Przeciwnik się pomylił. No dobra, mamy wymiany. Tutaj skoczek na C2 grozi. No właśnie, jakiś ruch E5. Tutaj mogę tak i tak, ale chyba zagram tędy, żeby wziąć najpierw pionka. Nie chcę oddawać skoczka. Tu i tak jest figura więcej, więc mogę sobie na to pozwolić. A przeciwnik założy się, że nie dostrzega takiego ruchu jak skoczek C2. Dokładnie, skoczek C2 i sprzątanie świata. Oczywiście klasycznie bierzemy wieżę. Fajnie, że przeciwnicy mają respekt i poddają od razu. Z jednej strony to mi się bardzo podoba, bo nie tracimy czasu na oczywiste rzeczy. E4 i zagramy sobie tutaj D4. Gambit centralny. Oj! No, uśmiecham się zawsze, jak widzę taki ruch. Dlaczego tak oni zawsze grają? Chcą dać szewca. Uff, no okej. Ha, bo teraz jak zagram skoczkiem, on mi zbije muszę hetmanem i on skoczkiem zagra. Chwila, może tak, a może goniec D3. Jak wybije mi tutaj, to skoczek F3. Dokładnie, figury już w grze. Hetman musi uciekać. Przypuszczam, że tam zagra na G4. No dobra, roszada. No i teraz mogę go nawet odpędzić H3 w razie czego. Nie muszę tego robić, ale mogę. Mogę zbić tutaj. To wszystko będą dobre ruchy, ale chcę tego hetmana zostawić. Nie chcę go raczej wymieniać hetmana za hetmana. Może po prostu ruch C3, żeby troszeczkę rozdmuchać tu figury w centrum. Oddać kolejnego pionka. No hetman, tańczący hetman. Tutaj herbatka, moi drodzy. Ok, i prawdopodobnie będzie trzask pionka tutaj. No dokładnie, czyli ten sam schemat, zobaczcie, się powtarza, potem bierze E1. No i hetman wisi. No to są takie rzeczy, które to są elementarne sprawy. No to tutaj takich rzeczy nie wolno robić. No cóż. I po hetmanie, proszę pana. Ale jeszcze gra. No, ma prawo oczywiście. Tutaj zbijemy, żeby zaatakować tu i opcja mata. No, przeciwnik podstawia wszystko po kolei. No cóż, skoczek zagra tutaj, to zbijemy. Dokładnie tak też się dzieje. Mogę w sumie sprzątnąć kolejnego pionka, jeżeli zbije pionkiem z D. Ale zbił innym. Goniec F4, wyprowadzimy figurę. Czasami trzeba uważać na wieża E8, ale w tym wypadku jest tak duża przewaga, że nawet jakby co to hetmana poświęcę. Tutaj chodzi o słabość pierwszej linii, trzeba na to zawsze uważać, ale już jedno wyprowadzenie skoczka spowoduje to, że wieża broni pola E1, więc właśnie zagranie wieżą powoduje, że również mogę zbić sobie spokojnie pionka na D7, pozbierać tutaj wszystkie pionki za moment. Może zbijemy tutaj, żeby atakować gońca. Goniec broni na D2, no przeciwnik nie dostrzegł tego, jak widać. Okej, okay. A tutaj mamy mata. No dobra, już chciałem gońca zbijać. Lecimy dalej. No to co, może, a może C4? Jeszcze nie było partii angielskiej na tym poziomie, to zobaczymy, jakie będą reakcje. Jest D5, to od razu bijemy. Jak zbija hetman, od razu skoczek na C3, czyli stępem wychodzimy sobie figurką. Prosta sprawa, proste rzeczy. Myślę, że tutaj nie ma dużej filozofii. Dobrze zagrał w ogóle. Gramy D4, będziemy pilnować tutaj tych pól, poza tym goniec będzie miał wyprowadzkę, od razu zaatakujemy D5, dlaczego by nie? Skoczek C6 wygląda źle, według mnie. I tutaj zagramy od razu E4, goniec już tutaj gra, grozi jakieś F4, hetman A5 wprawdzie fajnie to broni. Dobrze zagrał E6, bardzo dobrze zagrał, F4 zagrajmy. No powiem wam szczerze, tutaj bardzo ładnie przeciwnik zagrał, ale mam za nadrzut taki ruch jak goniec na B5. Odejdzie skoczek na G6 prawdopodobnie. Nie sądzę, że na D7. Jak na D7 to tu. A jednak. Dobra, bijemy teraz na E6, bo on musi odbić pionkiem. I zagramy sobie goniec C4. Choć z drugiej strony wyprowadzenie skoczka też jest w porządku. Ale chyba goniec C4 jest od razu atakiem na pionka.
O, już mi do głowy takie ruchy przychodziły. Założę się, że jak zagram tak hetmanem i dam szacha, to on nie zauważy bicia. No dobra, ale teraz to nie mogę. Muszę goniec d2, bo groziło bicie na e4. W sumie taki trik możemy zrobić, taką małą podpuchę. Dobry moment był, kurczę blade, i zamiast ruszenie gońcem na c4 w tej sytuacji mogłem spróbować zagrać tak. Ciekawe, czy gość by zauważył tutaj bicie. No ale zobaczcie, no podstawia. Podstawia figurę. No dobra, to będzie teraz okazja, żeby zagrać tu hetmanem. Specjalnie oddaję hetmana i zobaczymy, co się stanie. No chyba, że zagra skoczkiem, no to skoczkiem to już zauważy, że jest bicie, więc nie bardzo. Jakby zagrał na przykład gońcem, albo tym gońcem gdziekolwiek, to gramy hetmanem na h5. Damy szacha. I ten hetman jest daleko. Ciekawe, czym go zauważy. Sprawdzimy za chwilę. Tak przy okazji jeszcze przypominam, słuchajcie, jeżeli robicie szachowe zakupy, to macie na szachowo.pl 10% zniżki na hasło Pan Szachus. To jest również dla mnie wsparcie, a dla Was po prostu zniżka w sklepie. No, normalnie to jest bez zniżek, a tutaj widzowie mogą wpisać kod i macie fajną zniżeczkę. Zresztą bardzo dobry sklep, rzetelny i tutaj z czystym sumieniem polecam. Bardzo fajna obsługa, miła obsługa przede wszystkim, szybko sprzęt przychodzi. No i dobra jakość. Dużo książek, dużo szachów, szachownic, zestawów. Oj, tam cuda już się dzieją. Fajnie sklep się w ogóle rozwija. Chyba jeden z większych w Europie, tak mi się wydaje. Albo na pewno w tej części Europy, jeśli chodzi o szachowy sklep, który znajduje się, ma swoją siedzibę pod Lublinem. No dobra, ale to już tyle na ten temat. W ogóle jestem ciekawy, czy tutaj tym hetmanem zaraz nie zagramy. No, gość się zastanawia, pewnie jest w szoku, że stracił tu skoczka. Zobaczymy, co tu się zdarzy. A tak przy okazji, jeżeli ktoś dotrwał do 12 minuty w tym momencie, napiszcie proszę w komentarzu, jaki aktualnie macie ranking internetowy, ale nie blicowy, tylko właśnie 10 minut w górę. To jest też dla mnie fajna informacja, jaki właśnie ranking macie. To będzie też świadczyło o poziomie mniej więcej waszym. No i będę miał w to wgląd, jeżeli... Oj, przeciwnik poddał. Myślał i poddał. Dajcie znać, proszę, jaki macie ranking. No dobra, zagramy E4. E5. No niech będzie znowu D4. Widzi bicie? Bicie zrobi. No nie mówcie, że znowu zagra hetmanem. Okej, tutaj... No tutaj znowu bije na e5. Dlatego, że pionki nie są połączone. Gramy sobie f4 i silne centrum atakujemy. Jest fajnie. Takie partie już graliśmy. No i teraz goniec na e3. Nie pozwala zagrać tutaj gońcem na c5. Jak król jest odsłonięty, to troszeczkę gońca wystawimy. Skoczek na f6 to dostanie tutaj e5. Bardziej d6 bym już próbował na jego miejscu. Ale nie F6. Nie można tak grać. Goniec C4. Od razu tu się będę czaił na to pole. Wprawdzie nie mogę tak zagrać, bo tutaj będzie pionek, ale potem tutaj. Ciekawe, czy to gość dostrzeże. Damy szacha, damy mu szansę w ogóle odejść królem, żeby dostał mata. A jeżeli się zasłoni, to zagramy tutaj. Zawsze ten hetman w razie co wróci. No dobra, hetman D5. Zobaczymy, czy tu się uda w ogóle wlepić mata przeciwnikowi. No pewnie tak zagra, no jak zagra, to dobrze. Zawsze ten hetman wróci, a troszkę można poświrować. No właśnie, dał sobie wlepić mata. Prawie matrzewski. Okej, 673, super. Może obrona sycylijska tym razem. Też zobaczymy, jakie będą reakcje, czy przeciwnik wyprowadzi gońca na C4. Na razie dobrze, szykuje się na wariant zamknięty z G3. Skoczek na C6, naturalnie, D3, ok. Zagrajmy sobie G6, ustawimy sobie gońca na G7. Czyli tutaj widzę, że tak klasycznie ktoś sobie pogrywa. Ale fascynujące jest to, ile ludzi gra w szachy, jeszcze na takim poziomie bardzo słabym, ale to nieważne.
Ważne, że grają w szachy, to jest ciekawe. Zagramy hetman A5 i zwiążemy tutaj, naciśniemy na skoczka, zwiążemy tego skoczka i będę chciał po prostu gońcem zbić. Bardzo prosta, prosta pułapka, nic. Ojejku! Misklik! Podstawiłem hetmana! No nie! No dobra, skoczek D4. No muszę grać bez hetmana, masakra. Miskliknąłem, no. Oj. Może coś na tytuł wymyślę dzięki temu. Misklik hetmana, no dobra. No dobra, gość się musiał zdziwić, ja również się zdziwiłem. Skoczek D4. Skoczek D4, on tu naciska. Dobra, zagramy E6, naciskać może. Dobijemy pionkiem. No nie mogę za dużo teraz figur wymienić, chociaż jak zagra tak tutaj, to po tych polach może mnie męczyć. Ale na razie nie zagrał. Skoczek na E7. W ogóle jak to wygląda? Dobra, tutaj. Zagramy tak, bo jak wybije, to tu. Okej. Okay. Wybił wszystko do końca. No dobra. Goniec za hetmana. No i tak jest nieciekawie. Przyznam się szczerze. Jest bardzo nieciekawie. Ale dobra, jest długa. Zagramy tutaj, żeby gońca wprowadzić. Chociaż jeszcze można byłoby zrobić roszadę. Tak myślałem, że on tutaj gdzieś hetmanem będzie chciał próbować grać. No dobra, masz tutaj strzała na hetmana. Jeśli tutaj na atak na wieżę, to zrobimy roszadę. Jeśli szach, to tutaj chyba. Chociaż pionka stracę, ale otworzę sobie linię. To takie moje... Dobra, tutaj muszę zrobić roszadę. D4 mogę dostać. No właśnie, i tu się przeciwnik rozdmucha, ale to po D4... Czy szacha? Nie, no zagramy na B6, żeby tu nie miał wjazdu. I teraz chcę gońcem zagrać na D7. No, słuchajcie, sensacja jest blisko. No, hetman za gońca totalnie wygra na białymi. I to jest kara właśnie za to, że wyprowadzamy szybko hetmana. Mogę zbić, może zbić i tam mogę wziąć pionka. Tylko jeden pionek to może być mało. Goniec D7 szybko gram. Oddaję tu pionka, żeby wprowadzić wieżę na C8. Pułapka zostawiona. No, jak zbije tutaj i się złapie na to, to będziemy żyć. A jeżeli nie, jeżeli dostrzeże, to znaczy, że tutaj przeciwnik jest, no przepraszam za wyrażenie, ale nieco bardziej kumaty. O, jednak tutaj się udało. Dobra, udało się przeciwnika złapać. Chociaż nie, on jeszcze ma goniec C4. Chwila. Tu jeszcze jest życie. To odejdę wtedy gońcem na D8 i będę groził ruchem B5. Więc odbicie chociaż jednej figury to będzie też jakieś tam ułatwienie w tej sytuacji. No ciekawe to wszystko. Zobaczymy, jak to się potoczy. Hetman zagrał. Tutaj nic nie grozi. No gramy B5 oczywiście. Wzięcie gońca tutaj będzie bardzo dobrym pomysłem. Wow. Kurczę, wiecie co? Gość naprawdę nieźle gra. Jak na ten ranking, on nieźle gra i w ogóle widzę, że ja się tutaj nie ratuję. A nie, nie, nie. Chwila. Mogę dać szacha. Dobra, dam szacha, ale czy tutaj wybić? Może wybiję i tutaj spróbuję wejść. Tak, tego gońca oddam. Jeżeli król na B1, to chyba bicie tu, on zbije tu, ja przepcham, będę groził widełkami. Ale materiał się redukuje, to jest niebezpieczna rzecz dla czarnych. Dobra, C3 i próbujemy tam męczyć. A, on może tutaj zamknąć pozycję. No ale wtedy spróbuję tak, wziąć tego pionka. Słuchajcie, no pozycja jest bardzo, bardzo nieciekawa. Czarnymi, bardzo nieciekawa. Gość ogarnia trochę, już wiatr w żagle złapał. Bardzo nieciekawie się zrobiło. Oj, no to podstawił. Dobra, podstawił widełeczki. No to jedną wieżę tutaj skrobniemy. Ale widzę, że atakuje gońca. Też sprytnie. Sprytnie gra, tylko nie dostrzegł zagrożenia jednak w swoim obozie. No cóż, wziąć trzeba. Okej, okay. No i tutaj chyba zagramy. D7 oczywiście jest możliwe, ale goniec broni D8. Tutaj przytrzymujemy nieco.
Po tym ruchu chyba tak i potem tak, dokładnie. Tak i żeby mi sklika nie zrobił znowu. Bierze D8 i na D7. Tutaj związanie jest bardzo nieprzyjemne. Ten pionek jest bardzo słaby i ta wieża jest przylepiona do tego pionka. Wieża nie ma aktywności, nie może na C1. Dobra, wieża D8 i zaraz zdejmujemy tego pionka. Zastanawiam się, czy tym pionkiem, czy tą wieżą nie zbić, żeby tą wieżą pograć. No zaraz zobaczymy. Ale idzie pionkami. O, mądrze gra, mądrze. Wiadomo, że troszeczkę mu tutaj brakuje taktyki. Zbije jednak tą. Troszkę taktyki, ale... ale całkiem nieźle sobie tutaj radzi, jak na ten ranking oczywiście. No mogę teraz tu odbić, tylko czy ja chcę tam zbić? Tu mam jednego pionka na dwa. Tak troszeczkę... nie halo. Właśnie. Może tak, zagramy z powrotem po prostu. I później tutaj coś spróbujemy tam królowi uczynić. Okej. Zagrajmy tak. Może pułapkę zostawić goniec D8. Zostawimy pułapkę, żeby tam dać szacha na C1, taką prymitywną. O, tutaj wpadnie w pułapkę na pewno, bo zbije i teraz ma szacha. No udało się te pułapki proste zostawić. Najpierw na C1 oczywiście odbijamy i potem odbijamy hetmana. A, tu się zasłonił, ok. Też mądrze i tutaj pilnujemy zawsze tego miejsca, pionek nie dojdzie, tego zdejmiemy przy okazji. No cóż, sporo szczęścia po tym miskliku. Gość za szybko zagrał, nie pomyślał, a tutaj nie ma co się śpieszyć, chociaż i tak sporo czasu zużył. Ciekawie, ciekawie. No cóż, w sumie nie wiem, co mam powiedzieć. Przeciwnik się rozłączył. Zostanie automatycznie partia poddana po 50 kilku sekundach. Zobaczymy. Zrezygnował. A, ma słabe połączenie. Tak mi się wydaje. Norma. Ok. I jeszcze 20 kilka sekund. Jeżeli nie wróci, to partia się zakończy. Dziwnym trafem zawsze jak się ma pozycję przegraną, to nagle się rozłącza internet. Dobra, tu się nie czepiam oczywiście, to są sprawy losowe. Tak sobie tylko mruczę pod nosem trochę. Dobra, 4, 3, 2, 1 i... OK. Nowy przeciwnik. Lecimy. Jesteśmy czarnymi. D4. No to D5, proszę bardzo. C4. I przyjęty gambit hetmański. Skoczek C3. W porządku. E5. E5 jest takim ruchem, który podrywa od razu centrum. To prowokuje do wybicia i wymiany hetmanów. Wtedy czarnymi gramy sobie gońcem. Tak, tu wymienimy hetmany zdecydowanie. OK. Ja zagram tak, bo tego pionka zdąży obronić, a tu atakuje tego. O, już mogę tego zbić. No to zbijam. I tego będę bronił w takim razie. No teraz to jest czysty pion więcej. Po goniec na przykład tu, no nawet tak, to wracamy. Goniec zawsze gra na D6. Ok, ale szybko gra gościu. To zagramy szybko skoczkiem. Nie powinienem tak skoczkiem sobie latać w kółko, ale mam konkretną groźbę, która weszła. No właśnie. To jest czasem bardzo proste, nie? Na tym poziomie. Bierzemy wieżę.
No i skoczek jeszcze ma ucieczkę, w razie czego. Skoczek, tak, tutaj jest atak, dobra, to widzę. No muszę wracać skoczkiem mimo wszystko. Skoczkiem sobie tańczę. Ile ruchów skoczkiem zrobiłem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruchów skoczkiem. I ósmy ruch skoczkiem zrobimy sobie na A5, żeby bronić tutaj. No ale on ma wyprowadzone figury, ale ma wieżę mniej. Tutaj nawet po skoczek B5 czy skoczek D5 mogę zagrać po prostu królem. Bicie przy locie nie zna. Bijemy. Okej, to wyprowadzimy sobie gońca z opcją zbicia skoczka. Trochę neutralizujemy tutaj figury i zrobimy sobie długą roszadę z szachem. Zaraz jakiś tam goniec, o właśnie, goniec na B4 i tu jest związanie. Oj, nieprzyjemne, nieprzyjemne. I teraz jak goniec D2, to bijemy tu, żeby wejść skoczkiem na C4 po wybiciu gońcem, dokładnie, bo tu już jest konkretny atak. Tutaj coś grozi. Zbijemy skoczkiem, on zbije tu z szachem, odejdziemy tu, zbijemy tu. No i tak. I co? Skoczek uwięziony. Wszystko się posypało, co? Jeden szach nic tu nie daje. No i znowu, partia zostanie automatycznie poddana za 50 kilka sekund. Czyli gość uciekł. Wkurzył się chyba. Poddał, dobra, jednak wrócił, poddał. Lecimy dalej. Nowa. E4. Go. Skoczek F3 niech będzie z atakiem. Skoczek C6, to D4. Hetman E7! Łe, to skoczek, żeby wejść tu. A co to? Dobra, teraz tak, bo tego gońca chcę tu wstawić. Dobra, wyprowadźmy figury w takim razie. W sposób prosty. I legalny. Szybka roszada i potem D4. Taki będzie plan. Bo jak szybką roszadę zrobimy, to problemy znikają, jeśli chodzi o atak w centrum. Sprytnie. Dobra, gramy tak. Pozwolimy mu tutaj wybić. Wziął skoczek tutaj. Zagram D3 po prostu. Czy może tak pomieszać? Nie no, zagramy D3, żeby gońca wyprowadzić. Dobra, tutaj wiadomo, musimy wrócić, pilnować tego. Ale już to coś tutaj czarno ogarniają. Poza tym hetmanem na E7. W drugim ruchu takie dziwne posunięcie. Ale już coś tam ogarnął. Zobaczymy, czy przeciwnik będzie widział groźbę prostą po goniec G5 i skoczek D5. To jest ciekawe. Wiążemy. I teraz tak, po goniec G7 mogę tutaj i potem F4 jeszcze zasunąć. O, to skoczek D5. Wtrącony ruch. Nacisk. Bardzo duży. To zresztą taka pułapeczka, takie na tym związaniu można bazować często właśnie. Tutaj osoby początkujące często zapominają o tej groźbie. I teraz widać tego hetmana na E7, który wyszedł i nie zdał swojego egzaminu. Tutaj szach, bo on odejdzie, to znowu odejdę, będzie podwójny szach. Król E7, skoczek D5. Znowu podwójny szach. To jest ważne, bo tutaj by goniec był sprzątnięty i za chwilę hetman. Oj, 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 oj. Tutaj. Nie ma tutaj mata żadnego? Tutaj, zaraz, tutaj, 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 tutaj.
Dobra, biorę Hetmana. Nie widzę mata. Teraz damy szacha. Będzie musiał tak zrobić. To tutaj plaśniemy. No król D7, mata nie ma, ale jeszcze będziemy go męczyć na F7. Jak odejdzie tam na C8, to jest macior na C7. Dobra, mamy to. Polecimy jeszcze dalej, spróbujemy do 700 dobić rankingu. Ok, E4, E5, może jakiś gam... szewczyki chodzą, słuchajcie, szewczyki chodzą. No goniec C4, dawaj, no to G6, proszę bardzo. Trzeci czy czwarty odcinek i czwarty bodajże. I te szewczyki. Dobra, straszmy gościa, no postraszmy go od razu tutaj. Co tam będziemy się czaić? Pewnie tam wróci i tutaj walniemy. A, jednak zagrał lepiej, troszeczkę lepiej zagrał. Dobra, goniec G7 i w razie C3 po prostu wracamy. Albo tu może zagram? Też ciekawe, bo wybicie. Roszada, bo tutaj na F7 się pilnuje. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na obronę przed szewcem. Zobaczcie, silne centrum, silna obrona króla, przepraszam. No a bicie na F7 w ogóle jest bez sensu. To jest korzyść czarnej mi zdecydowanie. Mimo, że 6 punktów za 6 punktów, to wieża i pionek, które są stracone na początku gry za gońca i skoczka, to jest przewaga czarnych zdecydowanie. No i co, szacha widział, szacha dał. Jak widział i dał, to ja się zasłonię tutaj. Proszę bardzo. Ok, myślę, że C6 z opcją D5 po prostu. Wykorzystujemy to, że hetman jest znowu taki latający. Hop, D5, bicie. Oj, tutaj mogę przecież zbić jeszcze. Teraz dopiero to zauważyłem. Teraz tak, on zbije tu i tu, on tu, ja wrócę. No i ok, figura więcej. Chyba, że zbiję najpierw na F6, co byłoby lepsze. A teraz szach? Nie, bo hetman C3. No dobra. Tutaj, ok, bierzemy gońca. Strażmy hetmana. Hetman B3 możliwe. Aha, nie mogę tu gońcem. On i tak zagrał. Jeszcze gorzej. Wracam skoczkiem z atakiem. On może tutaj pójdzie, dostanie widły. No widzicie, hetman się plącze, to jednak można się pogubić. No nie polecam grać hetmanem na początku. Ale to już wiecie. Sprzątamy kolejnego skoczka. A, tutaj hetmana mogłem wcześniej zbić. Ślepota z mojej strony, widzicie? Od razu hetmana mogłem sprzątać. Ale skoczek E6 taki z ukrycia. No, szukamy sobie kolejnego gracza. Spróbujemy zrobić ten ranking 700 jeszcze w tym odcinku. Skoczek F3. Jedziemy. No to D4. Gambitowo. Gambit szkocki. Jeszcze partia szkocka. O ile zbije na D4. Czy zbijesz skoczkiem? Jeżeli tak, to ja mogę ci zbić na E5. I potem tu będę groził. Mogę też do końca zbić. To są wszystko fajne posunięcia białymi. Ale na pewno jest zaskoczony. Widzicie? Po D4 już zaczyna myśleć. Dobra. Myślenie ma przyszłość oczywiście. Tylko co tak długo. Ło! Proszę bardzo. Do tego ruchu się nie spodziewałem. D5. Ostra jazda. Jak zbije tutaj, on tu. Nie, tak to nie. To chyba trzeba tutaj zbić. No tak, tutaj trzeba zbić. Jak on zbije tak, to tam walniemy i skoczek tutaj.
Ale też sprytnie zagrał, ale taki ruch na pewno nie jest dobry. To można by było sprawdzić z silnikiem, jak tutaj reagować najlepiej po tym ruchu. Wydaje mi się, że po prostu pionkiem. On zbije, dokładnie. Wymienimy hetmany. Jeżeli król tutaj, to skoczek tu. I będą dwie groźby. Skoczek, ok. Ale mimo wszystko gram tutaj, bo chcę odbić pionka, a ten pionek już nie jest atakowany w tym momencie. Jak skoczek wróci, to gonię C4 raczej, chociaż z drugiej... Nie, jak skoczek wróci, to nie. No tutaj pionka biorę, dobra. I to jest pionek więcej, po prostu. To jest pionek więcej, po prostu. Skoczek E6 oczywiście stoi fajnie, ale jest pion mniej. F4 można podeprzeć, nie trzeba. Dobra, tutaj jest atak na C2, to gramy sobie goniec D3. Wzmocnienie, trzymamy, uspokajamy pozycję. Jak goniec F5, tak też myślałem. Taki ruch mogę? Nie mogę. Zagrajmy sobie tak po prostu. Wzmocnimy tutaj centrum, może gońcem wyjdziemy, może długa roszada w ogóle. Ale powymyślał tam gość, no. Ciekawe to. Zbił. Może tym? Dlaczego by nie? Straszmy. Mogę zbić w przelocie. Ale nie chcę, bo skoczek wyjdzie. Weźmy tu. Weźmy pionka. Ojejku, przecież ja tutaj tracę na C2. Matko jedyna. Ja stracę tą wieżę, słuchajcie. Zagrałem jak ciamajda. Dobra, niech będzie tak. No stracę, nie mam wyjścia. Czyli podstawiłem, po prostu podstawiłem, słuchajcie. Gość uczciwie tutaj mnie ogrywa. Dobra, jakby ci dać tu mata, panie kolego. Dajmy najpierw szach. Zderoszujmy króla. Może pójdzie tędy. Tylko będziemy dalej atakować. To się porobiło, zobaczcie. Grasz. Rozluźniasz się nieco i podstawiasz materiał. No dobra. Szacha widział, no to go dał. Co będzie dalej? Zobaczymy. Ale szybko zauważył. Tutaj, no właśnie. No tak lekko nie ma. Trzeba uważać z każdym zawodnikiem. Trzeba. No i co tam? Tutaj. Bo dam szacha tu, to on się zasłoni. Będzie mi tutaj musiał coś z tym gońcem zrobić. Czy ja będę musiał coś z tym gońcem zrobić. Tutaj na B2 wisi. Nie podoba mi się za bardzo. Może odejdę królem. Pozwolę skoczkowi uciec, ale wprowadzę tutaj wieżę. No, trzeba było tak od razu pomyśleć. Za błędy trzeba płacić. No dobra, ale król E2, żeby wprowadzić po prostu wieżę. Ja mam wieżę mniej w ogóle. Dobra, jest szach. Damy szacha. Znaczy jest skoczek, damy szacha. Odejdzie król tutaj. No mogę dać tu szacha jednego. Tak zrobię oczywiście. Damy szacha. I z tym skoczkiem trzeba zrobić porządek. Król tutaj, to może po prostu... Może po prostu tak. Tak zagramy. A nie, bo on wychodzi tu i mi atakuje gońca przecież. To tak zagramy. Ale to też bez sensu. Dobra, gramy E6. Podeprzemy gońca. On chyba nie zauważa tej opcji, że może skoczkiem wyjść. Zauważył. Kurde, słyszał czy jak? No dobra. Spróbuję tak. Jak H6 zagra, to dobrze zagra. Powiem wam. Dzieje się. Skoczek mi wylezie. Jak zagra H6, to chyba trzeba będzie wrócić gońcem tutaj. No wracam. Chyba, że tak. No dobra, niech będzie tak. Tu atakuje. No dobra, to mamy taki ruch na szczęście teraz. Wieża będzie musiała zagrać. Goniec! Łe, to prezenty.
To prezenty, panie kolego. Odwdzięczył się chłopak. Tak, to tutaj gramy. I od razu wiążemy skoczka. No to teraz to się sypie. No właśnie, tak to jest. Tak. Skoczkiem. Lepiej wziąć lekką figurę. Tutaj wieża i tak jest, i tak ma problem. A jeszcze tutaj przy okazji jest obrona na B4, na D8 sobie idziemy. Wydaje mi się, że trzeba w takich sytuacjach, nawet jak mamy bardzo łatwe partie, też sobie ćwiczymy spostrzegawczość i taką taktykę prostą. Znaczy, dla mnie to jest troszkę już też bez sensu, ale dla Was mam nadzieję, że będzie dobrym to pomysłem. No dobra, lecimy sobie tutaj dalej. C4, E5. G3 skoczkiem wyjdziemy, goniec wyjdzie, goniec C5 i będziemy chcieli dać tam za chwilę mata. Oczywiście to nie będzie takie łatwe, się śmieję, ale w naturalny sposób wyprowadzamy figury. O, tutaj goniec G5 może być złym ruchem. Zagrajmy tak, od razu spróbuję go tutaj postraszyć. O, zobaczcie, zobaczcie, to D6 straszymy, to jeszcze przeciwnik pomaga. Skoczek się plącze. No to już teraz tak, to już jest gość zaplątany totalnie. Tu już wygląda to wszystko źle, bardzo źle. Białymi, oczywiście. Białe powinny szybko robić roszadę. Tutaj wziął, no to wziął. Czy będzie krótka? Powinna być. Po krótkiej roszadzie trzeba wyprowadzić kolejną figurę. Po wybiciu zaatakujemy. O! To ciekawe. To teraz tak, może tutaj w ogóle walnąć. Walnijmy tu. I na F2. Na F2 król wybije, wejdziemy. Tam coś musi być. No ale tak trochę na czuja. Muszę też uważać na goniec D5 w przyszłości. Troszkę na czuja. Skoczek wchodzi. Zobaczymy, gdzie król się tutaj zakotwiczy, bo nawet możliwe, że taki ruch jest dobry w pewnym momencie. Okej. Zagram prymitywnie. Nie, nie chcę grać prymitywnie. Znaczy, mogę tak zagrać po prostu. Słuchajcie, chyba tak zagram. No, nie muszę grać na mata przecież. Zagramy tutaj z chęcią wzięcia wieży, ewentualnie wejścia gońcem na G4, jak hetman zagra na E2. Czyli kolejne tutaj strachy na lachy. O, nawet tak. A to nie przeszkadza, żeby zagrać gońcem na G4. Tutaj hetman też się nie spisze raczej, bo zagramy C6. A tu jest też bicie na D3. Dużo jest dobrych opcji. Niekoniecznie muszę bić wieżę. Ale jak nie możemy się doliczyć do ataku matowego, to oczywiście warto te wieże zbić i mieć spokój. Dobra, po C6 już tu jest dobrze, bo nie ma żadnych gróźb na D5. Mówię o gońcu w przyszłości. A hetman teraz nie ma chyba dobrych pól w ogóle tu ewentualnie. A, jeszcze taki ruch ma. Dobra. Jak grać? Jak teraz grać? Może D3 szacha? Dajmy szacha. Król pójdzie na D2. No i sobie tam pójdzie. A to wtedy wezmę. A, tak może jeszcze. Okej. Okay. No dobra, teraz to wezmę po prostu wieżę. Tu goniec leci, to leci tam. Ok, mogę sobie pozwolić teraz na wyjście skoczkiem, ostatnią figurą, no bo ten goniec nie ma znaczenia, bo biorę tutaj z szachem,
A już skoczek jest w grze i wieża może wejść do gry. Jak to stoi z figurami? Jakoś więcej. Chwila, bo mi skliki. Dobra, jest tak. Król tutaj. Mogę dać szacha. A skubaniutki się broni. No to dobra, wieża E8. Oczywiście tutaj naciskamy mocno. Naciskamy. No dzisiaj troszeczkę dłuższy speedrun. Troszkę dłuższy. Skoczek C5. Dajże, żeby wziąć gońca. Także widzimy, to wyprowadzenie figur czasem się po prostu przydaje do przełamania pewnych tutaj barier czy blokad w centrum. I dobrze to działa. Wszystko działa dobrze. Bijemy oczywiście niebezpiecznego gońca. Tu jeszcze były opcje i są cały czas. W ogóle po tym biciu chyba tak zagram najpierw. Dam szacha, bo jeśli tu, to wieża wchodzi z matem. A jeśli wróci, to odbijam tutaj. Jeśli da szacha, to tak. No właśnie. Na C8, świeża F8 i po zawodach. Tu grozi mat i wzięcie hetmana. Dobra. O, mamy 701. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam, piszcie w komentarzach swój ranking na internetowy, czy to liczesz, czy czeskom. Jestem ciekawy właśnie, jaki macie ranking powyżej partii granych 10 minut plus. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.